doktor Piątek zgłasza doktorka. Jeżeli można, mam taką generalną uwagę, mianowicie jako, no, pozwolę z siebie tak sobie nazwać, mianowicie jako medioznawca i politolog przy okazji, właśnie politolog i medioznawca, że oczywiście do każdego z Państwa miałabym i pytania, i jakieś komentarze, to jest oczywiste, natomiast internet mnie tak poruszył szczególnie. Opinie, które my w tej chwili wyrażamy, to są opinie zdroworozsądkowe. To po pierwsze. To znaczy, one nie są ugruntowane, nie są potwierdzone absolutnie żadnymi badaniami. Po drugie, z internetem, patrząc z perspektywy historii mediów, jest dokładnie to samo, co się działo z wszystkimi innymi mediami, tyle tylko, że szybciej. I oczywiście, no, w szczegółach to się różni. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że dokładnie zawsze pojawienie się każdego medium powodowało taki wzrost oczekiwań, takiego optymizmu społecznego, jak to teraz będzie fajnie, bo to medium nam da pewne nowe możliwości, których wcześniej nie było. Otóż dokładnie to samo jest z internetem i okazuje się, że te oczekiwania czy nadzieje, one tak naprawdę, jak to zwykle z nadziejami i oczekiwaniami bywa, się nie spełniają. Ja byłam we wrześniu na konferencji międzynarodowej poświęconej komunikowaniu czy nowym technologiom w komunikowaniu politycznym, nowym technologiom właśnie, no takim, przede wszystkim jeżeli chodzi o internet. I muszę Państwu powiedzieć, że badania w tej chwili są prowadzone, one cały czas mają charakter fragmentaryczny, bo też i to medium jest takie, że trudno je badać całościowo. Byli tam przedstawiciele tej konferencji najważniejszych ośrodków europejskich, gdzie takie badania się robi. I okazuje się, proszę Państwa, że internet niczego tak naprawdę w komunikacji politycznej nie zmienił w tym sensie, że po pierwsze sfera debaty politycznej jest kontrolowana coraz lepiej i coraz efektywniej przez polityków, którzy po prostu, znaczy polityków, przez specjalistów, których politycy zatrudniają, a po drugie, jeżeli chodzi o poszukiwanie informacji politycznej, bo my tutaj bardzo wiele wątków poruszyliśmy, czy Państwo poruszyliście, no bo i obywatelskiej, no, rozmaitej historii, natomiast ja mówię tutaj o komunikacji politycznej, otóż okazuje się, że większość obywateli, tych, którzy w ogóle szukają informacji tego rodzaju, bo to też trzeba to zastrzeżenie robić, tak naprawdę wchodzą na strony internetowe największych mediów. Tak? To nie jest tak, że ja poszukuję informacji politycznej na przykład, że tego rodzaju alternatywnych programów politycznych, tylko tak naprawdę poszukuję tej informacji u tego źródła, które już jest postrzegane jako źródło na infrastrukturze. Także w tym z punktu widzenia dzisiejszych badań okazuje się, że tak naprawdę zmienia się jedynie kanał dostępu, natomiast nie zmienia się tak naprawdę źródło informacji. Tak? Także tutaj, ja mówię, wiele jest takich nadziei i nadal oczekiwań związanych z internetem, ale to już jest ponad 20 lat, proszę Państwa, i okazuje się, że te nadzieje nie są. Przynajmniej te badania, które są, a które ja znam, one w żadnej mierze nie potwierdzają tak optymistycznego stosunku właśnie na przykład budowy społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej. Kwestia tak zwanego dziennikarstwa obywatelskiego, prawda, czyli tego, że każdy z nas, no, dysponując nowoczesnymi technologiami, prawda, robi zdjęcie, wysyła tego rodzaju historię. To jest też dosyć często, szczególnie w amerykańskiej literaturze, to na szczęście traktowane jako w gruncie rzeczy, to pewien rodzaj wykorzystywania internautów, których się dowartościowuje tymi etykietami, w rodzaju reporter, tam dziennikarz i tak dalej, podczas tak naprawdę, jakby to powiedzieć, ekonomizuje się działalność mediów poprzez dostęp do rozmaitych eventów, do których media na co dzień nie miałyby możliwości dostępu, natomiast tak naprawdę to ten ktoś w redakcji decyduje później o tym i tak dalej. Także ja tylko chciałam powiedzieć, że z tym internetem, proszę Państwa, badania nie potwierdzają tych wszystkich rzeczy, a z kolei no, pewna znajomość historii mediów wskazuje, że internet podąża w tym samym kierunku, który podąża telewizja, radio czy prasa.